Im dłużej zastanawiam się nad tym, coście tutaj zaproponowali, tym bardziej umacniam się w przekonaniu, że to jest świetny pomysł. To jest świetny pomysł, referendum wyznaczone na dzień wyborów. Dzięki temu, mam nadzieję, większa liczba naszych rodaków uświadomi sobie, że to dzień, w którym trzeba potraktować te kwestie referendalnie. Referendalnie. Ponieważ wszystkie poważne pytania, które można by postawić, pytania o wolność, własność, bezpieczeństwo, suwerenność, godność Polaków, pytania o ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, czy jesteś za covidowym zamordyzmem, czy jesteś za ukaraniem zbrodniarzy, czy jesteś za wyprowadzaniem kompetencji państwa polskiego do organizacji korporacji międzynarodowych, nie tylko Eurokołchoz, WHO i inne. Im więcej tych pytań postawimy, tym bardziej jasne staje się, że odpowiedź jest wspólna, wspólny mianownik. To rząd Zjednoczonej Łże Prawicy odpowiada za sprowadzanie tak powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski, odpowiada za autodestrukcję państwa polskiego, autokompromitację, wyprzedaż. Jakie pytania referendalne możecie postawić? Wybór klęcznika, który wybierze polska post-PRL-owska, eurokołchozowa dyplomacja, bo przecież nie wstajecie z kolan, zmieniacie tylko klęcznik. A zatem odpowiedź na pytanie referendalne, główna i najważniejsza, padnie w akcie wyborczym. Tak, odsunięcie Zjednoczonej Łże Prawicy od władzy uczyni Polaków może jeszcze niebezpiecznymi, ale da promesę wolności i bezpieczeństwa nie tylko na tym poziomie geostrategicznym, ale na poziomie własnego talerza, wyboru trybu życia, samochody, silniki paliwowe, dostęp do gotówki, złoża, zasoby, dobra, bogactwa naturalne. O, dzisiaj, za chwilę będziemy głosowali kolejną szkodliwą ustawę, którą tutaj przynieśliście, druk 3515, prawo geologiczne. Trzeba w tym referendum udzielić prostej odpowiedzi na pytanie, skąd to wszystko i czy chcemy kontynuacji. Nie, Polacy nie chcą kontynuacji. Polacy chcą wolności, godności, dziękuję, suwerenności. Dziękuję. Pani poseł Paulina Henik-Kloska, Polska 2050. Proszę.